Jak, tak naprawdę, mieć więcej klientów, więcej zamówień każdego dnia w Twoim biznesie online? Uwierz mi, to może być prostsze niż myślisz. Czasami to przekombinowujemy, czasami po prostu w zbyt wiele rzeczy uwierzyłaś, że musisz je mieć i bez nich nikt nie kupi. Przestańmy tak komplikować sprzedaż. W tym odcinku opowiem Ci, co tak naprawdę ma znaczenie, żeby ludzie kupowali Twoje. Oferty częściej. Zapraszam. Okej, okay. tak, tytuł jest nieco clickbaitowy. Tak, zrobiłam to specjalnie. Dlaczego? Dlaczego chcę Ci opowiedzieć o tej prostej metodzie? Dlaczego właśnie uważam, że ona dla wielu osób jest zaskakująca? Otóż, tak naprawdę mam na to dowody. <gryw> mam na to dowody u swoich klientek że one, kiedy zrozumiały to, co Ci za chwilę powiem, to po prostu wow! Mózg im to rozwaliło, że rzeczywiście wystarczyło to zrobić, żeby natychmiast mieć w takim zupełnie zwykłym miesiącu o wiele więcej pieniędzy, o wiele więcej zamówień, o wiele więcej klientów. I nie trzeba, nie wiadomo jak, komplikować prowadzenia biznesu, wchodzić w kolejny kanał komunikacji, robić piękniejszy grafik, Ładniejszych landingów. Nie o to tak naprawdę chodzi, a o co chodzi. Jaka jest ta jedna zaskakująca, prosta metoda, żeby mieć więcej klientów i więcej zamówień każdego dnia? Już się nie trzymam dłużej w niepewności. Ta metoda to po prostu więcej aktywnie sprzedawać. I ja o tym mówię od dłuższego czasu w swoich treściach. Dlatego jeżeli nie jesteś, Tutaj nowa, na pewno już to ode mnie gdzieś usłyszałaś, gdzieś to się przewinęło, ale chciałabym, żeby w tym odcinku to wybrzmiało wprost. Im więcej dajesz szans ludziom do zakupu, tym więcej ludzie kupują. Tak to naprawdę może być takie proste. I czasami widzę, że tutaj jest taki dysonans u właścicieli biznesów. Online. I nie tylko. Że ja z jednej strony mówię, że chcę mieć więcej klientów, że chcę właśnie odbierać zamówienia każdego dnia, a z drugiej strony, kiedy zadam pytanie, a kiedy ostatnio opowiedziałaś o swojej ofercie, to jest cisza. I to tak nie działa. Przecież to jest oczywista na logika, że jeżeli chcemy, żeby ludzie codziennie kupowali, to chcemy, żeby codziennie mieli szansę na zakup to jest prosta. Ci klienci nie spadają przecież z nieba. Klient decyduje się na zakup, kiedy owszem jest gotowy, ma zbudowane zaufanie do twojej marki. Wie, jakie jest twoje podejście, postrzega cię jako osobę autentyczną, rezonuje z twoimi treściami, jak to się ładnie mówi. To wszystko jest takim fundamentem. Tak, potrzebujesz mieć marketingiem zbudowaną relację z tym potencjalnym klientem. Ale potem też potrzebujesz mu po prostu dawać szansę, żeby coś kupił. I jedną z najważniejszych rzeczy, jakich ja zaczęłam się uczyć w swoim biznesie, było właśnie to. Umiejętność takiej aktywnej, odważnej sprzedaży. Mój biznes rozwijał się najszybciej, kiedy kreowałam najwięcej ofert. I teraz z perspektywy czasu na to patrząc, nie ma w tym nic dziwnego, bo tak jak ci powiedziałam, im więcej szans dajesz ludziom do zakupu, tym częściej ludzie kupują, ale ta aktywna sprzedaż ma jeszcze inne zalety, których może nie jesteś tak bardzo świadoma. Czyli po pierwsze, ty coraz lepiej tych swoich klientów rozumiesz. Ty coraz lepiej się z nimi łączysz na takim poziomie potrzeb, na poziomie emocji, na poziomie zrozumienia, co się odgrywa w ich głowia. Z tego połączenia z potrzebami klientów rodzą ci się nowe pomysły na nowe oferty. Nie jesteś w stanie wymyślić tak genialnych pomysłów na oferty, jeżeli nie jesteś blisko swoich klientów, jeżeli tylko to robisz w teorii. I to zobacz, jaka piękna pętla się z tego buduje. Wymyślasz nową ofertę, rzucasz ją w świat, w środku tej nowej oferty. Klienci ci mówią, że jeszcze to ma znaczenie, i jeszcze to jest ważne, i jeszcze z tym mają problem, i wymyślasz na tej bazie kolejne oferty. Na tym polega udana sprzedaż. Na tym polega udane kreowanie ofert, na odpowiadaniu na już istniejące potrzeby klientów. Więc pierwsza korzyść takiej aktywnej sprzedaży, taka nieoczywista, jest taka, że ty coraz lepiej będziesz tych klientów rozumieć, coraz więcej będziesz mieć pomysłów na coraz lepsze oferty. Druga korzyść wynikająca z takiej aktywnej sprzedaży jest taka, że po prostu masz niesamowitą bazę do wyciągania wniosków i to jest bardzo ważne, żeby nie traktować tego jako porażki, jeżeli wiesz, jakaś oferta nawet się nie sprzeda. Tu się liczy szybkość. O tym właśnie teraz rozmawiam z dziewczynami w mastermindzie Next Level. Tego typu rozmowy mogę mieć też z Tobą, jeżeli dołączysz do grona królowych swojego biznesu. Tam właśnie na takim poziomie rozmawiamy, jak kreować szybko nowe oferty. Co tak naprawdę ma znaczenie, żeby ludzie kupowali. Justyna, a mam taki pomysł. A co tu uprościć? A co jeszcze mogłabym zrobić? I Ty też. Tak, możesz wyciągać wnioski z tego i ty też możesz przestać traktować porażki osobiście i ty też właśnie możesz je potraktować jako okazję do wyciągania wniosków. Okej, okay, tego moi klienci potrzebują, okej, okay, tego nie potrzebują. Im większą masz bazę takich doświadczeń, tym lepiej i bardziej precyzyjnie będziesz działać w przyszłości, tym lepiej i bardziej precyzyjnie będziesz tworzyć. Na przykład lejki sprzedażowe w Twoim biznesie, bo dokładnie wiesz, czego ludzie chcą, nie zgadujesz. Tak naprawdę często widzę taki błąd u swoich klientów, że już odkryli, czego klienci chcą, ich klienci, tak? I nie wykorzystują tego, tylko non-stop ukonią za czymś nowym, wymyślają nowe tematy, a tak jakby, hello, już odkryłaś żyłę złota, dlaczego w ogóle nie idziesz dalej w tę stronę? Dlaczego nie skalujesz tego, co już działa? No, ale właśnie możesz skalować to, co działa, dopiero kiedy odkryjesz, co działa, i już znowu wracamy tym samym do tej potrzeby eksperymentów i częstego sprzedawania ofert. Więc tak, to jest ta jedna prosta, zaskakująca metoda, która powoduje, że naprawdę zaczynasz zarabiać więcej bardzo szybko. Im więcej dajesz szans do zakupu, tym ludzie częściej kupią. Dlatego odpowiedz sobie szczerze na pytanie. To jest takie jedno pytanie, które zadaję moim klientkom, kiedy blisko z nimi współpracuję. I oczywiście wtedy pracujemy na poziomie: No dobra, to dlaczego tak u ciebie jest? Odkrywamy przyczynę. Ale to pytanie to jest: Uwaga, uwaga, odpowiedz sobie, zatrzymaj to wideo, jeżeli potrzebujesz, zapisz sobie. I to pytanie to jest: Czy sprzedajesz na tyle często, aby wspierało to twój zakładany rozwój biznesu? I to. Ile pieniędzy chcesz przyjąć? Odpowiedz sobie szczerze: czy sprzedajesz na tyle często, aby rzeczywiście wspierało to twój zakładany rozwój biznesu i pomogło ci otrzymać tyle pieniędzy, ile chcesz? A jeżeli nie, to dlaczego nie? Jeżeli chcesz zacząć sprzedawać częściej i zmieniać swoje przekonania na temat sprzedaży, marketingu, że to musi być takie ciężkie, że to jest właśnie takie trudne, jeżeli chcesz wejść w ten rytm, w ten tryb, że kreujesz coraz to nowe oferty z większą łatwością, to bardzo Cię zapraszam do udziału w wyzwaniu Sprzedawaj i Zarabiaj Codziennie. Już jakiś czas temu przeprowadziłam to wyzwanie, no ale właśnie wyciągnęłam z niego wnioski, tak jak Tobie mówię, że się robi w biznesie. I nie chcę, żeby to wyzwanie było tylko ok, dobra, to teraz możesz z niego skorzystać, a jeżeli natrafisz na tego youtuba za dwa lata, w 2026, to już nie. Więc chciałabym, żeby to wyzwanie było aktywne cały czas, żeby to było takie miejsce, do którego możesz dołączyć cały czas. I tak je teraz zaprojektowałam, żebyś mogła do niego dołączyć cały czas, w dowolnym momencie, żebyś mogła zacząć to wyzwanie przerabiać. I w tym wyzwaniu są trzy filary aktywnej, codziennej sprzedaży. Filar pierwszy, żeby w ogóle to zacząć lubić, czyli twoje przekonania na temat marketingu i sprzedaży. Bierzemy pod lupa. Udana sprzedaż zaczyna się w głowie. To jest właśnie tytuł tego pierwszego dnia. W dniu drugim jest fundament. Co ludzie kupują, co tak naprawdę ma znaczenie, żeby ludzie kupowali. I tu znowu to cię może zaskoczyć. Więc dzień drugi w tym wezwaniu jest naprawdę ważny, tak strategicznie, jak sobie uprościć sprzedaż, co tak naprawdę ma znaczenie w Twojej ofercie. I dzień trzeci to jest praktykowanie sprzedaży, czyli zachęca cię, dam Ci pomysły, jak możesz o swojej ofercie opowiedzieć, i zacznij to robić, zacznij to ćwiczyć. I tak naprawdę w każdym przypadku udana sprzedaż zawsze się sprowadza do tych trzech elementów. Twoje przekonania na temat marketingu i sprzedaży? To czy potrafisz sprzedawać rezultaty, nie formaty, o tym więcej w dniu drugim wyzwania? I czy ty to ćwiczysz, czy ty to po prostu robisz regularnie, robisz coraz częściej? To takie proste! I zacznij to robić. Czy jeżeli odpowiedziałaś sobie na moje wcześniejsze pytanie? No, nie, no w sumie to sprzedaję mega rzadko, w sumie to rzeczywiście jest już tak jak mówisz, że ja bym chciała codziennie odbierać nowe zamówienia, ale opowiedziałam ostatnio o swojej ofercie dwa miesiące temu, kiedy przygotowałam bardzo dużą kampanię i się wypaliłam i od tamtej pory siedzę cicho. Jeżeli sobie tak odpowiedziałaś, to to wyzwanie to jest miejsce dla ciebie, żebyś tam zaczęła działać inaczej. Sprzedaż naprawdę może być łatwa, może być przyjemna, możesz się w tym stawać coraz lepsza, ale po prostu potrzebujesz to ćwiczyć. I tyle. Więc zacznij. Zacznij od wyzwania, a jeżeli tak jakby, ok, dobra, Justyna, wyzwanie, wyzwaniem, ale ja bym chciała więcej z Tobą kontaktu, zapytać się od czasu do czasu bezpośrednio o coś i ja już wiem, że trzeba codziennie sprzedawać, nie musisz mi tego tłumaczyć, znam podstawy, chcę się do tego motywować, to zapraszam Cię do klubu 10. Zapraszam Cię do klubu 10. W tym klubie. Naprawdę będziesz praktykować sprzedaż, bo często jest tak, jak mówią moje klientki, że one już bardzo dużo wiedzą. I ja też mam takie przekonanie, że Ty nie potrzebujesz więcej teorii, Ty potrzebujesz więcej działania, więcej właśnie praktykowania tej sprzedaży, tylko w ten sposób będziesz w tym coraz lepsza, coraz lepiej będziesz rozumieć swoich klientów i też coraz lepiej będziesz zarabiać. Będziesz kumulować swoje przychody. Bum, 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 bum. O, oh, okej, okay. dałam w tym miesiącu tyle szans ludziom na zakup. Nic dziwnego, że mój przychód jest bum. Nagle wystrzelił. To rzeczywiście tak działa. Jestem na świeżo, właśnie po takiej spontanicznej akcji promocyjnej, gdzie zarobiłam dwoma mailami i dwa razy opowiedziałam o czymś na Stories. Trzy tysiące, po prostu tyle. Nie, po, nie zajęło mi to dużo czasu. Ale wiedziałam, jak o tych swoich ofertach mówić. I po prostu dałam ludziom szansę, żeby kupili. Więc w klubie 10K będziesz to ze mną ćwiczyć co miesiąc. To jest system abonamentowy. Możesz w dowolnym momencie oczywiście zrezygnować, ale tak jakby tam cię motywuje do tego, żebyś działała nad dwoma obszarami biznesu: nad wzmacnianiem jego opłacalności, wyciąganiem właśnie wniosków z tych swoich eksperymentów. I drugi obszar, żebyś wzmacniała siłę marketingu i sprzedaży, czyli żebyś właśnie ćwiczyła tę sprzedaż, wiedziała, jak mówić o swoich ofertach, wiedziała, jak przyciągać klientów. Więc, jeżeli jesteś gotowa na taki krok już ze mną, dobra Justyna, będę w tym programie, będę nad tym działać. Klub 10K to miejsce dla Ciebie. Jeżeli natomiast chcesz w ogóle się zacząć oswajać ze sprzedażą codzienną, zrozumieć, co tak naprawdę ma znaczenie, żeby ludzie kupowali, to przygotowałam właśnie ten taki bezpłatny krok wstępny. Wyzwanie sprzedawaj i zarabiaj codziennie. Możesz od niego zacząć, jeżeli nie czujesz się gotowa jeszcze na więcej. To jest absolutnie zrozumiałe. Mimo, że koszt klubu 10K nie jest naprawdę duży. Ale to jest zrozumiałe, że być może jeszcze i tak nie jesteś gotowa. Więc akceptuję to i daję Ci taką szansę. Hej, wypróbuj to wyzwanie. Zobacz, co ono już zrobi dobrego w Twoim biznesie. Tyle. Tyle na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Zaskakujące? No właśnie. Jak teraz o tym myślimy, to nie. No, na logikę to jest naturalne, że to tak działa. Ale właśnie, czy zachowujesz się w zgodzie z tym, czego mówisz, że chcesz. Czy rzeczywiście dajesz ludziom często szansę, żeby od Ciebie kupili. Jeżeli tego nie robisz... A chcesz to zacząć zmieniać? Patrzysz z zazdrością, jak inni odbierają z taką łatwością nowe zamówienia, i ty też byś chciała. No to wiesz, co robić po tym odcinku. Już mam nadzieję. <grym> A tymczasem bardzo Ci dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału w podcaście na YouTube, to wiadomo, zasubskrybuj, bo nowe odcinki pojawiają się spontanicznie, kiedy mam na to ochotę. Kiedy zasubskrybujesz, zawsze będziesz wiedziała, że coś nowego się pojawiło. Więc zrób to. I daj mi znać w komentarzu na YouTubie, co ty o tym myślisz, albo na Instagramie Italiana Justyna możesz dać mi znać, że odsłuchałaś ten odcinek i również, co z tym dalej zamierzasz zrobić. To jest dla mnie najistotniejsze. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Cześć, cześć.